Greek Spear, Dolomiti, Zielona Herbatka, Temperament, Brionia. To czołówka gonitwy o błękitną wstęgę. Emocji było sporo, a i niespodzianek nie brakowało, ale to już za nami, tak jak za nami pierwsza część wyścigowego sezonu. Ze Służewca wita Państwa Wojciech Zieliński. Prezes Felix Klimczak, prezes Polskiego Jockey Klubu. Panie prezesie, za nami derby, emocje były spore. Pan też tak to przeżywał jak publiczność? Oczywiście. Mówię, derby wyjątkowo licznie obsadzone. Mówi się co prawda, że jeżeli trzy pierwsze miejsca klacze zajmują, to znaczy, że świadczy to troszkę o słabszym roczniku. Ale stawka była w tym roku wyjątkowo wyrównana i ciężko było faworyta wskazać. A ci, którzy wskazywali faworyta, czyli konia Polskiej Hodowli Predatora, zawiedli się srodze, ponieważ zajął dopiero szóste miejsce. Wygrał koń, który też przełamał jakby pewnego rodzaju barierę, bo ja sobie nie przypominam, żeby koń, który wygrywał nagrodę Iwna, wygrywał derby. W tym roku się to stało, jeszcze na tych klacz. Derby to oznaka, że pierwsza część sezonu już za nami. Jak pan ją ocenia? Oceniam bardzo pozytywnie, bo mówię, na pewno sezonowi towarzyszyło kilka istotnych wydarzeń. Po pierwsze 75 lat wyścigów na Służewcu, po drugie 70. derby, a po trzecie wydarzenie na skalę powiedzmy 20-lecia, czyli oddanie do użytku publiczności wyścigowej środkowej trybuny. Jeszcze nie całej, ale za to wspaniale wyremontowanej. Więc... Korzystała bardzo pięknie publiczność. Tak, tak. I korzystała rzeczywiście publiczność. Było mnóstwo ludzi, około 15 tysięcy, więc coraz więcej kibiców przybywa. To jest też bardzo pocieszające, jeśli chodzi o zainteresowanie warszawiaków, w ogóle Polaków wyścigami konnymi. Przed nami wyścigi w Sopocie, czyli początek drugiej części sezonu. To już tradycja. Tak, to jest tradycja. W tym roku aż trzy weekendy. Co prawda ten trzeci weekend niepełny, bo piątek, sobota i w niedzielę wracamy z powrotem na Służewiec. Ale sześć dni wyścigowych Ale będzie. Sopocka publiczność, właściwie trudno powiedzieć o sopockiej publiczności, ale w Trójmieście będzie można zobaczyć wyścigi dla wszystkich ras koni ścigających się w Polsce. Półkrew, pełna krew angielska, czysta krew arabska, kusaki. Przypominam, sopocki tor to tor kameralny. Konie biegną tuż przy publiczności, dosłownie można prawie że ręką sięgnąć. Także wrażeń będzie na pewno bardzo dużo. Chociaż stawka koni, które tam jadą, nie jest najmocniejsza. To już jest tradycja, że te najbardziej selekcyjne wyścigi, a więc gonitwy najwyższych grup są jednak rozgrywane przede wszystkim na Służewcu. W tej chwili jakby wracamy do próby rozgrywania ważnych gonitw jeszcze na Partynicach we Wrocławiu. Sopotuje się, że też się doczeka. Też się doczeka, aczkolwiek ja widzę, że bardziej prawdopodobne, że najważniejsze gonitwy z cyklu jakichś tam gonitw typu Stiple, Płoty, to raczej będzie dla Sopotu. Natomiast w wyścigach płaskich jednak Służewiec będzie tym torem dominującym. Tak więc w tym roku w Sopocie odbędzie się 6 dni wyścigowych. W najbliższą dwudniówkę na nadmorskim torze walczyć będzie ponad 110 koni pełnej krwi angielskiej, czystej krwi arabskiej, półkrwi, a także kusaków francuskich. Różnorodność niespotykana. Do Sopotu przyjadą konie nie tylko z Warszawy i Wrocławia, ale także z wielu innych regionów Polski. Warto tam być. Za chwilę trener Emil Zachariew wyruszy z końmi do Sopotu na najbliższy weekend. Wjezie tam sporo koni. Silna stawka? No nie silna, bo takie wybrałem konie, które tutaj nie radzą sobie. I chciałbym popróbować na tamtym torze, bo tamtym torze wyścigi się odbywają w prawo. I może coś im się tam odkręci i pobiegną dobrze. Na które pan najbardziej liczy? Najbardziej liczę na El Media, Groton, Kurkuma. No to może najpierw El Medi. El Medi dwa razy startowała w tym roku i dwa razy trafiła na bardzo mocną stawkę. Bardzo mocną. Dwa razy co prawda była z tyłu, ale liczę, że tam będzie istniała wyścig. Kurkuma? Kurkuma też tutaj słabo się prezentowała. Nie wiem dlaczego. No, zapowiadała się na lepszym, ale w ogóle on nie ma. Tam mam nadzieję, że się poprawi.
I trzeci koń, który pan wymienił, Groton. Groton z wyścigu na wyścig coraz lepiej biega. Ostatni wyścig był piąty w dobrej stawce. Tam myślę, że ma duże szanse. Czy Sopot to jest specjalne miejsce dla trenerów, dla jeźdźców? Z sentymentem tam jedziecie? Tak, tak. Tam jest bardzo kameralne, bardzo miło. Przeważnie odpoczywamy. Nie ma tego stresu, co jest tutaj. Nie ma tego pogonu. Nie ma tego nacisku. Jest pewien relaks. W Sopocie startować będą też półkrewki. To dość licznej stawce. Pana też. Tak. Pierwsze gonitwy tegoroczne były bardzo takie... Mało przygotowane byli te półkrewki. Następny wyścig był bardzo ładny. Mi się podobał. Koni w grupie przyszli. Była wałka. Uważam, że z wyścigu na wyścig teraz będzie widowiskowy. Czyli w Sopocie te lepsze pobiegną? Tak, 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 te lepsze. Rozmowę z trenerem Krzysztofem Ziemiańskim zacznę od pytania okolicznościowego. Lubi pan jeździć do Sopotu? Bardzo lubię. Jeżdżę tam od dziecka. Pamiętam kiedyś jeszcze jako mały chłopiec jeździłem z rodzicami, bo wtedy Sopot wyglądał trochę inaczej. Była bardzo długa przerwa w Warszawie i konie jechały na cały miesiąc. Prawie wszystkie tam trenowały, biegały. I była to taka forma wakacji połączona z pracą, prawda? Teraz trochę się to zmieniło, ale urok Sopotu pozostał taki sam jak zawsze. Obiekt piękny po renowacji? Tak, po renowacji zupełnie inaczej Sopot wygląda. Myślę, że dużo lepiej. Bieżnia też jest dużo lepsza niż kiedyś. Stajnie są nowe, mieszkania socjalne dla osób, które wyjeżdżają. Także bardzo, bardzo atrakcyjny jest. Panie trenerze, mówi pan, że lubi pan Sopot, lubi pan jeździć do Sopotu na wyścigi, ale koni to pan za dużo nie wiezie na ten weekend. Na pierwszy weekend tylko dwa konie, klacz Vespa i klacz Vaza, ale w następnym weekendzie jest o wiele więcej. Myślę, że to nie jest kwestia tego, czy chce, czy nie. Zależy to wszystko od planu. Akurat nie najlepszy plan jest na pierwsze dwa dni. I nie tylko ja, ale większość trenerów chyba zdecydowała się na wyjazd na drugi weekend. Proszę państwa, nie możemy tych koników pokazać, bo one już docierają właśnie do Sopotu, ale może trener o każdym dwa słowa powiedzieć. Vespa. Są to półsiostry. Vespa ma 4 lata, a Vaza 3, po różnych ojcach. No Vespa, jest to klacz, która w ubiegłym roku wygrała jeden wyścig i teraz jako taka przeciętna klacz troszeczkę pokutuje. Ale myślę, że nowe miejsce może dobrze na nią wpłynąć i coraz lepiej biega. No, z wyścigu na wyścig progresuje, także tam ma szansę na pewno też na dobry występ. Chociaż nie jest to wyścig dla klaczy. Wolałbym, żeby był dla klaczy. Jeżeli jej się nie uda, to będzie miała szansę się zrehabilitować tydzień później. Może też lubi Sopot właśnie. Tak, bo tydzień później też będzie startowała. Vaza? Vaza, no potężna klacz, która biegała do tej pory trzykrotnie. Bardzo masywna i powinna z wyścigu na wyścig progresować. Jak państwo zapewne zauważyli, w dzisiejszym programie było mniej rozmów, mniej pokazywaliśmy też koni. Przyczyna? Są one już w Sopocie, a trenerzy w drodze do tego pięknego miasta. Na bieżni Służewieckiej konie zobaczymy dopiero 27 lipca. Dlatego teraz jeszcze raz serdecznie zapraszam państwa do Sopotu. W sobotę i w niedzielę początek wyścigów o godzinie 15:30.